Brak czasu to jeden z tych głównych powodów, z którego większość ludzi po prostu nie jest aktywna fizycznie, nie uprawia żadnego sportu, w ogóle nie ćwiczy. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę zmienię Twój pogląd na to, czy masz czas, czy nie masz czasu, a może to jest wina czegoś zupełnie innego. Najczęściej chyba brak czasu jest problemem ludzi, którzy się uczą i ludzi, którzy mają małe dzieci. To do tej pierwszej kwestii, jeśli chodzi o ludzi, którzy się uczą. Ja już nic nie studiuję, ale jak studiowałam, pakowałam się w pewną sytuację, która właśnie nauczyła mnie tymczasem lepiej zarządzać albo sobą w czasie, jak to niektórzy by mnie poprawili. Moje studia ogólnie miały trwać 4 lata. Pracowałam w tym czasie, pierwszy na cały etat, a potem na pół. Pod koniec pierwszego roku stwierdziłam, że to nie może tak być, że moje studia będą trwały 4 lata i zdecydowałam się na to, żeby zrobić całe te studia, te 4 lata w 3. Zanim to w ogóle się wydarzyło, zanim złożyłam pismo, zanim miałam rozmowę z dziekanem i z rektorem, wiele ludzi starało się mnie przekonać, że to nie jest do zrobienia. Na pierwszym roku, kiedy cała edukacja przebiegała normalnym trybem, ledwo się wyrabiałam, a 2 lata w jeden, nie da się, nikt takiego czegoś nie robi. Więc ty lepiej nie rób, bo zamiast zyskać ten jeden rok do przodu, stracisz i będziesz musiała powtarzać. Dziekan i rektor szczególnie też starali się mnie od tego pomysłu jakoś odwieść. Rektor nawet powiedział coś w stylu, że taka drobna dziewczynka, a to takie ciężkie studia. No ja nie wiem, czy dasz radę, zastanów się dobrze, żebyś nie była stratna. No ale jak ja się uparłam, dostałam zgodę od dziekana, od rektora, no i się zaczęło. Całe zawirowania były jeszcze bardziej zakręcone z tego powodu, że kiedy robiłam te 2 lata w jednym, nie miałam semestrów po kolei, tylko robiłam parzyście, czyli wtedy robiłam drugi z czwartym i trzeci z piątym. Jakoś tak to wyglądało, więc wszystko było przewrócone do góry nogami. I kiedy zobaczyłam plany zajęć, kiedy zobaczyłam, ile jest przedmiotów na samym początku, naprawdę się przeraziłam. I wtedy właśnie zaczęłam się interesować zarządzaniem czasu, więc mimo tego wszystkiego znalazłam czas na jakieś udoskonalanie się, na rozwój osobisty. Chciałam być po prostu coraz lepsza i zobaczyłam, że tymczasem faktycznie tak się da zarządzać, żeby ze wszystkim się uporać, żeby na to wszystko, co jest konieczne do zrobienia, znaleźć czas. I żeby nie być stratnym, a być wręcz właśnie do przodu. Dzięki temu, że miałam tak bardzo dużo zajęć, skupiałam się na tym, co faktycznie było konieczne i niezbędne. Wywalałam w ogóle ze swojego grafiku te mniej potrzebne rzeczy, jakieś takie błahostki, na które w ogóle nie musiałam zwracać uwagi, a jeśli robiłabym to normalnym trybem, rok po roku, tak jak wszyscy to robili, wiem, że niepotrzebnie skupiałabym się na wielu szczegółach, bez których dało się obejść. Więc jeśli ty jesteś w szkole i masz normalną edukację, to zastanów się, czy wszystko, co robisz w najmniejszych, najdrobniejszych szczegółach jest konieczne, albo czy nie rozpraszają cię jakieś rzeczy, które sprawiają, że wszystko robisz 2 razy dłużej niż powinnaś. Ten mój przykład też ci podałam, żebyś miała świadomość, że wiem, o czym mówię. Sama sobie to udowodniłam, że czasem da się zrobić takie rzeczy, które nawet nam samym wydają się nie do zrobienia, ale jednak jeśli naprawdę chcesz, jeśli masz, to cię naprawdę nakręca, jesteś w stanie to zrobić. A co do kobiet, które mają na głowie dom, dzieci muszą ugotować, uprać i tak dalej, taki przykład przychodzi mi do głowy. Jeden taki pan na pewnej facebookowej grupie dotyczącej odchudzania zrobił takiego dość długiego, obszernego posta, który miał na celu tak naprawdę, może te kobiety, które pozytywnie zareagowały na to, o tym nie wiedzą, ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ten post miał na celu to, aby on się tym kobietom przypodobał. Że on rozumie ich sytuację dokładnie i to jeszcze jako mężczyzna, o jejku, że on wie, ile to jest pracy z dziećmi, ile to jest pracy wokół całego domu, żeby wszystko było ogarnięte, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Tak, to jest prawda, że jeśli ma się dzieci, jeśli ma się na głowie dom, ja dzieci nie mam, ale znam wiele kobiet, naprawdę wiele kobiet, które mają dzieci, więc zdaję sobie sprawę z tego, jak może wyglądać taka sytuacja. Nie jestem w takiej sytuacji, więc nie mogę powiedzieć, że czuję to samo, co te kobiety, ale wydaje mi się, że wystarczy trochę empatii i można się wczuć w tą całą sytuację. Można zdać sobie sprawę z tego, że no, krótko mówiąc, nie jest łatwo. Jednak ten facet ma żonę, która jest tam podobno trenerką personalną i która ma 2 dzieci z nim
I myślę, że ten post też miał na celu to, żeby te kobiety, którym on się przypodobał, też zwróciły się po prostu do jego żony, która rzekomo miałaby lepiej zrozumieć ich sytuację niż młode trenerki, które robią sobie selfie z ręki, gdzie widać zgrabne ciało, do tego jakiś cytat, że co, że ona niby myśli, że kogoś tym zmotywuje, że komuś to coś da. Myślę, że taki kopniak w tyłek dla niektórych może być zdecydowanie bardziej motywujący niż takie głaskanie, ponieważ ten post, co on napisał, co, że one nie mają po prostu czasu na treningi i tak dalej, myślę, że taki post im kompletnie, zupełnie nic nie da. To było zrobione tylko po to, żeby one w jakiś sposób jego polubiły, ale za to w drugą stronę te kobiety nie mają z tego żadnej korzyści, ponieważ jakby on pogłębił jeszcze bardziej to ich przekonanie, że no nie mają czasu, że to jest normalne. Ja myślę właśnie, że taki kopniak w dupę, ja myślę, że nawet taki kopniak w tyłek, który może cię na początek wkurzyć, który może cię na początek zirytować, może dać ci więcej niż takie głaskanie i bycie milusim. Ja tu staram się wszystko mówić grzecznie i miło i tak dalej, bo bardzo się też staram wczuć w różne sytuacje, ale zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy po prostu trzeba powiedzieć otwarcie, powiedzieć prosto z mostu i ja wolę powiedzieć ci, że tobie się wydaje, że nie masz czasu, a jakbyś chciała, to byś go znalazła i wiem, że za to niektóre kobiety mogą mnie po prostu przestać lubić, mogą pomyśleć, że co ona tam wie, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że po jakimś czasie one sobie mogą wszystko przemyśleć i mogą pozmieniać pewne rzeczy i sprawić, że faktycznie będą na to miały czas. No kurde. I żebym nie była gołosłowna, dam ci tutaj teraz kilka przykładów tego, jak niektóre kobiety świetnie potrafią wygospodarować sobie czas albo połączyć kilka rzeczy, bo kobiety mają to do siebie przecież, że mają rozdzielność uwagi, więc myślę, że jak najbardziej powinnyśmy z tego skorzystać. Pod postem tego gościa, który jeszcze bardziej uświadamiał te kobiety w przekonaniu, że po prostu nie mają czasu i nie będą miały czasu, bo już taki ich los, były same komentarze, gdzie kobiety pisały tak, tak, racja na 100%, ojejku, i jeszcze facet takie rzeczy pisze, po prostu cud miód. Tak słodziutko tam było, ale mnie się to bardzo nie podobało, bo wiedziałam, że to jest na szkodę po prostu tych kobiet i napisałam mniej więcej, co o tym myślę i dopiero po tym, co napisałam, odezwały się też kobiety, które pisały na swoim własnym przykładzie, że to tak wcale nie musi być. Były kobiety, które pisały, że tańczą sobie z dzieckiem na rękach i to jest ich jakaś aktywność fizyczna, dzieciak ma po prostu super zabawę, super radochę, ona sobie włączy muzykę, to ją odstresuje i do tego jeszcze spali jakieś kalorie, jeszcze będzie miała jakiś ruch. Niektóre kobiety nawet pisały takie komentarze, że wywnioskowałam z tego, że one są aż oburzone tym, co on napisał. Kobiety pisały, że mają nawet po kilka dzieci i te dzieci są bardzo ruchliwe, że właśnie nie należą do takich dzieci, gdzie sobie grzecznie siedzą i się sobą zajmują, ale jakoś potrafią to wszystko tak uporządkować, żeby znaleźć chociażby chwilę dla siebie. Na przykład chociaż podczas jakiejś drzemki, kiedy dzieciak sobie śpi, one wyciągają matę i cichutko sobie ćwiczą. Są też tacy ludzie, na pewno ty też nieraz widziałaś, gdzie po prostu biegają z dzieckiem w wózku. Możesz robić sobie normalnie takie ćwiczenia siłowe z jakimiś takimi obciążnikami na ręce, na nadgarstki, na kostki. Dziecko może siedzieć obok ciebie, możesz nawet coś do niego mówić w tym czasie, możesz jakoś tak zrobić, żeby to było w formie zabawy, możesz i z nim na szybszy spacer. Ja na przykład miałam na studiach w grupie taką kobietę, która prowadziła firmę, miała dziecko, jeszcze studiowała do tego i jeszcze potrafiła znaleźć czas na ćwiczenia, a dzisiaj znów na innej grupie kobieta dała swoje zdjęcie z tyłu jako dowód tego, że ćwiczyła w całym po prostu przepoczonym podkoszulku, że dała sobie naprawdę niezły wycisk i pisała, że skorzystała z pogody, że poszła na taką plenerową siłownię, a dziecko wzięła ze sobą, dziecko spało sobie w wózku na świeżym powietrzu. No, ważny jest sposób, w jaki sama zadajesz sobie pytania. Jeśli będziesz się pytała, dlaczego ja nie mogę zrobić tego treningu, to naprawdę znajdziesz tyle powodów, że ani ci do głowy nie przyjdzie, żeby coś pozmieniać, żeby sobie ten czas na treningi wygospodarować. A jeśli zadasz sobie pytanie, co tu zrobić, żeby dzisiaj poćwiczyć, no to znajdziesz rozwiązanie i poćwiczysz.
też ważne jest to, żebyś miała świadomość, że skuteczne trenowanie to nie jest 2 godziny codziennie, ani nawet co drugi dzień. Jeśli znajdziesz sobie 0,5 godziny 3 razy w tygodniu, jeśli będziesz miała konkretny plan i jeśli będziesz wiedziała, jakie ćwiczenia są dla Ciebie skuteczne, no to naprawdę zobaczysz rezultaty i też będziesz świetnie się czuła. Bo tak myślę, że szczególnie w takim czasie, kiedy jesteśmy zapracowani, kiedy mamy albo dużo nauki, albo po prostu dużo pracy, albo jeśli jeszcze wychowuje się dziecko, tym bardziej powinno się znaleźć czas dla siebie, po to, żeby mieć lepszy nastrój, po to, żeby móc o siebie zadbać, żeby zadbać o swoje zdrowie. To, żeby mieć chwilę dla siebie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, a takie 3 razy po 0,5 godziny w całym tygodniu daje Ci to 1,5 godziny w całym tygodniu. To jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że teraz będziesz szukać rozwiązań, że pomyślisz, co by tu zrobić, żeby to faktycznie się udało, żeby faktycznie poćwiczyć. Może trochę pozmieniać Twój grafik, może po prostu skupić się na tym, co robisz w ciągu dnia, może okaże się, że robisz dużo takich niepotrzebnych drobnostek, które zajmują Ci czas. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie wartościowe, mam nadzieję, że tu przekazałam Ci coś dobrego, z czego skorzystasz. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj, kliknij też dzwoneczek koło subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki, żebyś tak potrafiła zorganizować wszystkie swoje rzeczy, abyś była dumna z tego, że w końcu zaczęłaś robić to, co zamierzałaś już od dawna. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!